A teraz zupełnie zmieniamy temat. Wiedzą Państwo, jak po polsku nazywa się stacja berlińskiego metra Kurfürstendamm? Wał Książąt Elektorów. Tak to sobie wymyślili studenci slawistyki na Uniwersytecie w Poczdamie. Stworzyli plan sieci kolejowej w Berlinie, na którym każda stacja nosi polską nazwę. Żart czy praktyczne posunięcie? Georg Jenig studiuje w Poczdamie języki komputerowe. Polski jest jego drugim językiem ojczystym. Jakiś czas temu wpadł na niezwykły pomysł, aby przetłumaczyć plan berlińskiego metra. Ferberliner Platz to na przykład plac Wierzbicki, jak stare słowiańskie nazwisko. Albo Baumschuleweg, dosłownie tłumaczę szkółki leśnej. Tam jest wiele głosek syczących, także brzmi to po polsku. Jestem zachwycona, ponieważ w Niemczech mamy ogromne trudności z materiałami dydaktycznymi na zajęcia języka polskiego. Wykorzystam to w moich kursach językowych. Będziemy spotykać się w miejscach zaznaczonych po polsku na planie, aby tam szlifować język. To jest świetny materiał do nauki. Nie tylko dlatego pieniądze wydane na druk planu można uznać za dobrze wydane. Kryje się za tym coś więcej. Z jednej strony robimy to, żeby pokazać, że język polski poza Polską jest aktywnie używany, że bawimy się nim, może też trochę prowokujemy, ale także, że jest użyteczny, że warto go spróbować. Co o takim doświadczeniu sądzi dwujęzyczny student Uniwersytetu Poczdamskiego? Z planem mogę umówić się teraz po polsku i przez to czuję się po polsku, jak w domu, a nie tylko po niemiecku. Oba języki są moimi językami ojczystymi. Berlin jest moim miastem. Teraz ma też polską twarz. Nic nie zostało zabrane, nic nie zostało skreślone, a jedynie doszło coś nowego. To jest piękne w różnorodności języków, że przez to się rozrastają. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, tylko patrzeć, jak inne mniejszości narodowe będą chciały iść w jego ślady. O, Daniel, znalazłam swoją ulubioną stację metra w Berlinie. Nazywa się Spoko Życie, czyli Cooles Leben. Tak studenci przechrzcili przystanek Ruhleben. Tego samego życzymy Państwu. Spoko życie. Obojętnie gdzie i jakimi środkami transportu będą się Państwo przemieszczać. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do widzenia. Tschüss. Przygotował Daniel Finger. Die Schule in Berlin Wilmersdorf, noch mal. Berlin. Thank you. Wollen das coole Leben sehen?